Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki od Cougara, która była zapowiadana już jakiś czas temu. Jest to Cougar Minos X5, czyli jedna z pierwszych myszek wykorzystująca próbkowanie wnoszące 2000 Hz, czyli reakcja poniżej 1 milisekundy. W końcu udało się to osiągnąć w myszkach dla graczy i dzisiaj będzie też troszeczkę testów poświęconych właśnie temu parametrowi, czy coś faktycznie to daje, czy jest jakieś wielkie wow. Oczywiście skupimy się też na samej myszce, poza tym parametrem, jak jest wykonana, jakie ma przyciski, jak sprawdza się sensor w praktyce. Tak więc zapraszam Was do oglądania, a aktualne ceny akcesoriów Cougara macie w opisie filmu. Zaczynamy. Tak więc recenzję klawiatury Cougar Ultimus macie już na moim kanale. Pozostały do zrobienia myszki, czyli Revenger S oraz Minos X5. Właśnie tą myszkę będziemy dzisiaj oglądać i testować. Poznacie wszelkie moje wrażenia odnośnie tego właśnie bardzo ciekawego, moim zdaniem udanego gryzonia. W cenie takiej, o cenie pogadamy na końcu, ale powiem Wam, że nie jest zła. Generalnie nie jest zła. Na początek rzućmy okiem na kartonik. Co ciekawego, niby kolejna wersja myszki od Cougara, oprogramowanie do pobrania dedykowane dla myszki, aż 12000 dpi, sensor optyczny, bardzo precyzyjny i uwaga, tu następuje takie wow, mocne uderzenie, 2000 Hz, czyli reakcja poniżej 1 milisekundy i to sporo poniżej. Tak więc coś po prostu mega wow, coś nowego, coś co może troszeczkę namieszać, ale oczywiście nie musi. Jak to się sprawdziło? Posłuchacie dzisiaj. Niestety nie miałem monitora 4K, żeby to potestować na jakiejś większej rozdzielczości. Natomiast Full HD, no powiem Wam, że całkiem nieźle. 50 milionów klików na przełącznikach głównych tej myszki, czyli właśnie tutaj. Tak więc bardzo duża wytrzymałość. Są diody RGB, bardzo wydajny procesor zarządzający myszką oraz pamięć wewnętrzna właśnie do tego oprogramowania. W środku trochę gadżetów, jakieś naklejki, inne rzeczy tam oczywiście są, ale to już nie jest aż takie istotne. Istotniejsze są inne rzeczy. Patrzymy na samą myszkę i nie jest ona jakaś zbyt wielka. Mamy przewód, który nie jest zabezpieczony lubianym przez graczy oplotem, natomiast jest ok. Przez to, że jest w gumie, jest po prostu miękki. Od spodu dwa duże, dobrej jakości ślizgacze i sam sensor. Myszka, jak widzicie, nie jest jakaś specjalnie wielka i nie jest też profilowana. Czyli jest to myszka uniwersalna o takim dość wysoko uniesionym grzbiecie. Z przodu widzimy, że ma nieprofilowane klawisze główne. Z tyłu tak wygląda i widok od góry. Myszka przodem bardzo mocno się rozszerza. Czy to jest kształt wygodny? Zdecydowanie tak. I dla graczy lubiących różne chwyty. Ale o chwycie za chwilę. Najpierw spójrzmy na użyte materiały, czyli jakość wykonania. Cały korpus główny i przyciski to jest takie dobrej, naprawdę dobrej jakości tworzywo sztuczne, które tutaj w testach się ani troszeczkę nie wytarło. Po bokach natomiast jest taka dziurkowana guma, która zapewnia dobre zastopowanie tego kciuka, dobry chwyt myszki, czy trzymamy ją w pozycji gracza leworęcznego, czy w pozycji gracza praworęcznego. Oczywiście przyciski mamy dedykowane dla gracza praworęcznego, jakby nie było. W niektórych myszkach uniwersalnych oczywiście są po obu stronach przyciski, w tym modelu akurat tego nie ma. Może to ktoś rozpatrzyć jako wadę. Oczywiście dla mnie to nie jest problem, bo jestem graczem praworęcznym. I tak, kabelek zakotwiczony jest bardzo dobrze. Nie ma tutaj z tym żadnych problemów. Przyciski główne, moi drodzy, pracują tak równo, cicho, bardzo kulturalnie na całej swojej powierzchni. Tak więc przyciski, jak to u Cougara zazwyczaj bywa, są po prostu świetne. Następnie mamy rolkę. Kręci się z lekkim oporem, czyli tak jak ja osobiście lubię. I działa też jako przycisk i działa tak z dość dużym oporem. Też jest to bardzo fajne. Rolka, powiem Wam, że tutaj jest bardzo mocnym elementem. Wystaje troszeczkę, jest dość szeroka, gumowana, więc wszystko ok. Następnie mamy przełącznik DPI, który też działa bardzo przyjemnie. Trzeba go dość mocno wcisnąć, czujemy tą reakcję, jest dobrze. Oczywiście zmienia się nam wtedy kolor światełka. I przyciski boczne. Zobaczcie, do mojej dłoni średniej wielkości ustawione
jak pod wymiar. Czyli kciuk nie musi się za bardzo odwodzić, nie potrzeba tutaj żadnej gimnastyki. I teraz tak, ten z przodu jest cichszy, z tyłu troszkę wydaje wyższy dźwięk. Oba wskakują do środka z lekkim oporem, przez to bardzo dobrze je wyczujemy. I właśnie przez to, że inaczej klikają, ten z tyłu troszeczkę lżej, troszeczkę bardziej się zapada, to od razu wiemy po prostu, który kliknęliśmy, nie ma mowy o pomyłce. Jeszcze pokażę Wam te światełka. Wyłączamy, cyk, dobra, pięknie. Oczywiście rolka zmienia się w zależności od ustawienia profilu DPI, a tył mamy w tej chwili w takim trybie bardzo fajnym RGB. Niestety kamera trochę się tutaj z tym męczy. Troszeczkę. O, teraz to lepiej widać przy trochę większej ilości światła, że te kolory bardzo płynnie i przyjemnie przechodzą po sobie. Naprawdę efekt jest bardzo ładny. Tak więc generalnie muszę przyznać, że myszka pod względem jakości przycisków, przełączników krytych pod nimi, jakości materiałów, komfortu i ślizgaczy jest bardzo dobra. A ślizgacze, zobaczcie jak się sprawdzają na śliskiej podkładce. Myszka z dużą prędkością, bez większego oporu pokonuje tą powierzchnię, więc naprawdę świetnie. Więc jeśli chodzi o walory zewnętrzne, to za bardzo się przyczepić nie mogę. Natomiast przejdźmy do testów programowych. Czy tam był jakiś zgrzyt, czy nie, przekonajcie się sami. Zapraszam. No dobrze, panel programowy myszki Minos X5, dokładnie taki sam jak Revengera, bo to jest ten sam sensor. 4 wartości DPI od 100 do 12 tysięcy, niezależne osie. Też opcja przycisku Sniper do konfiguracji. Próbkowanie od 125 do 2000 Hz. Regulacja wysokości, skanowanie powierzchni też jest tutaj do podkładki. OK, skanujemy, OK, dostosowane. I angle snapping włączony, wyłączony. Trzy profile są, key assignment, czyli w bardzo prosty sposób możemy sobie tutaj ustawić jakieś funkcje. Chociażby przycisk snajpera na jakiś boczny cyk jest ustawiony, więc prosta sprawa. I mamy lightning, czyli podświetlenie, osobno rolka, osobno ten znaczek Cougara. Może być na przykład stałe i stałe. Mamy stałe, więc mamy wybór konfiguracji każdego elementu z osobna. Zobaczcie, też możemy robić oddychanie, prędkość tego, jasność. Można pokombinować oczywiście. Zaczynamy od próbkowania 1000 Hz. Za chwilę zobaczymy, czy 2000 coś tutaj nam dużego daje. Interpolacja, podkładka miękka. 800 super. 1500 rewelacja. 3000 super i 12000 też świetnie. Podkładka twarda, 800 rewelacja, 1500 dobrze, 3000 dobrze i 12000 też ok. Jak już mamy podkładkę twardą, to pęcik. Zaczynamy od najniższej. Dobra, mamy ile? 2000 Hz, bardzo dobry ruch, sensor się nie gubi. Teraz 1500, też pięknie, bardzo szybki, bardzo gładki ruch, 3000, też szybciutko, podkładka twarda, więc to zobowiązuje i jeszcze 12000. No już jest zaburzenie ruchu, bo prędkość jest mega duża, ale ogólnie bardzo ładnie. I wracamy na podkładkę miękką, gdzie przy 2000 precyzja jest łohuhu, niesamowita. Nic się po prostu nie dzieje złego. Dobra. 1500. Też jest bardzo ok, angle snapping nie występuje. 3000. No jest dobrze, dobrze, dobrze. I maksymalna 12000. No też jest ok, jak na tak gigantyczną prędkość. Zobaczmy, czy jak włączymy angle snapping. No to faktycznie można prościutką kreskę narysować. Angle snapping działa. Ale do gier to nie jest Wam potrzebne, więc nie włączajcie tego. I zobaczymy parametr LOD. Mamy na low. Na podkładce miękkiej. I na low
działa minimalnie, na dwóch nie działa już wtedy. Jak zrobimy high, to na dwóch jeszcze śmiga. Na trzech już nie śmiga, więc faktycznie to przestawianie tego LOD działa tutaj dobrze. Mamy nadal wysokie. Na trzech nie działa. Na dwóch działa, czyli taki sam wynik. I na niskie robimy. I na jednej działa, czyli tak samo. Na koniec jeszcze ważenie myszki. 88 gramów, 87-88, więc lżejsza troszeczkę od Revengera S, ale taka jeszcze półka średnia, jeśli chodzi o wagę myszki. Chociaż bardziej już w kierunku myszki lekkiej. No dobrze, czas na kilka słów podsumowania. Myszka Cougar Minos X5 to według mnie całkiem udana konstrukcja. Przede wszystkim jest bardzo dobrze wykonana, jeśli chodzi o samą jakość myszki, czyli użyte materiały, jakość przełączników pod przyciskami, samą pracę przycisków. Jest to tutaj wszystko na najwyższym poziomie, także praca rolki mnie tutaj bardzo zadowoliła. Do tego dobrze rozstawione przyciski boczne, oczywiście kwestia indywidualna. Mówię tutaj o mojej własnej dłoni, pod mój chwyt, pod moją dłoń. Ta myszka jest po prostu dobrze dopasowana. Jest to myszka uniwersalna, nieprofilowana, ale całkiem wygodna. Tak więc pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze. Druga rzecz, sensor. Jak pokazały testy, nie ma żadnej interpolacji, żadnych niepokojących zjawisk tutaj nie odnotowałem. Sensor po prostu jest bardzo precyzyjny przy każdej rozdzielczości DPI, przy każdym ustawieniu próbkowania i na powierzchniach twardych, jak i miękkich. Do tego mamy regulowane LOD, co też może być dla wielu graczy plusem. Oczywiście nie zabrakło rozbudowanego oprogramowania. I teraz, czy przyczepię się do ceny? Powiem Wam, że nie, ponieważ ta myszka, jak na klasę, którą sobą reprezentuje, no to nie jest jakoś specjalnie przedrożona. Nie jest to myszka oczywiście za 5 dyszek, ale właśnie patrząc na możliwości sensora, jakość wykonania, to są też myszki producentów. Już nie wymieniajmy tutaj nazw, chociażby z zielonym logo, gdzie za podobną jakość płacimy no czasami dwa razy więcej. Tak więc cena, bym powiedział, że jest w miarę rozsądna. Trochę żałuję, że nie miałem żadnego monitora 4K, żeby te testy jeszcze przeprowadzić na takim już większym monitorze, też właśnie z rozdzielczością, gdzie może te 2000 Hz zrobiłoby jakieś troszeczkę większe wow. Tutaj nie było aż takiego zachwytu, ale generalnie, tak jak powiedziałem, wszystko w tej myszce pracuje bardziej niż poprawnie, bo pracuje po prostu świetnie. Więc jeśli Minos X5 Wam się spodobał, to możecie go sobie oczywiście kupić, jest w sprzedaży i pod filmem macie linki z aktualnymi cenami akcesoriów Cougara, tych ostatnich trzech, które u mnie były testowane, czyli Minosa, Revengera S, którego recenzja już niedługo, oraz klawiatury Ultimus, która też okazała się całkiem udaną konstrukcją, jak na klawiatury mechaniczne z pułapu cenowego między 300 a 350 zł, no to naprawdę ciekawa rzecz. Tak więc na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego już filmu na kanale, ponad 1500 grubo filmów już jest, więc myślę, że baza filmów jest jako taka. Co będzie w kolejnym filmie, zobaczcie jutro. Pozdrawiam Was, cześć!